pojawiły się takie badania na temat, jak poszczególne kraje radzą sobie z inflacją, generalnie z kryzysem, chyba Bloomberg, ale to nie jest istotne, to opublikował. No i wychodzi na to, że my sobie najgorzej radzimy z inflacją i z zadłużeniem. Ponieważ lekarstwem na to byłoby oczywiście cięcie radykalne wydatków, podniesienie stóp procentowych, to się częściowo udało, ale przede wszystkim cięcie wydatków, zwłaszcza socjalnych, i oczywiście zatrzymanie drukowania pieniędzy. Dlaczego my sobie tak słabo radzimy? No to oczywiście można wymyślać różnego rodzaju teorie, ale tak naprawdę przyczyna jest bardzo prosta, ponieważ ludzie tego oczekują. Ludzie oczekują, że państwo będzie się nimi opiekować. A dlaczego ludzie oczekują? No jak pisał Józef Mackiewicz wielokrotnie w swoich książkach, to przewija się, że socjalizm jest jak zaraza, po prostu. Jeżeli dotknie niektórych, no to przechodzi w stan przewlekły i jest bardzo trudny do wyleczenia. Najczęściej udaje się to terapią szokową. O co chodzi? Co powoduje socjalizm? Co powoduje polityka, jaką prowadzą nasze rządy od wielu, wielu lat? Bo to nie jest tak, że teraz PiS od 15 roku. Platforma też wcześniej to taką politykę prowadziła. Przede wszystkim oducza się ludzi myślenia o tym, jak zarabiać. Pamiętajcie, to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz. My popełniamy jeden z największych błędów w edukacji, ponieważ nie uczy się dzieci w szkołach, a potem ludzi dorosłych, jak zarabiać. Jeżeli będziecie potrafili zarabiać, to poradzicie sobie w każdej sytuacji. Kto z ludzi myśli, jak zarabiać? Większość ludzi myśli w dzisiejszych czasach, jak dostać zasiłek, jak dostać zapomogę, jak zapłacić mniejszy podatek. To akurat jest racjonalne, to ostatnie, tak? Natomiast mało kto myśli, jak zarabiać. Dlaczego? Bo nie muszą tak myśleć, ponieważ państwo daje im tyle, żeby nie umarli z głodu. Bardzo ciężko jest przekonać kogokolwiek, żeby zrezygnował z tych apanaży różnych, czyli ze skradzionych pieniędzy innym ludziom, którzy właśnie myślą, jak zarabiać, na rzecz tego, żeby właśnie sami zaczęli zarabiać. Na czym polega problem z takim podejściem? Że jeżeli się te środki kiedyś skończą, a skończą się na pewno, bo ja pamiętam w latach 90. po PRL-u nie było żadnych takich rzeczy, tak? Trzeba było po prostu zarabiać, nie? Inflacja w pewnym momencie była 1200%. Wyobrażacie sobie, teraz jest 17%. Tak? W pewnym momencie płaciliśmy setkami złotych, a za chwilę milionami. Tak? I trzeba było zarabiać, a bezrobocie było duże. Więc problem polega na tym, że ludzie, którzy nie potrafią zarabiać, a przyjdzie w końcu kryzys, a on jest coraz bliżej, ich środki się skończą, to staną na ulicy, rozejrzą się, usiądą i się rozpłaczą, bo zapomnieli, jak zarabiać. Teraz widziałem, ktoś tu w internecie mówił, połowa nastolatek w Polsce chce robić karierę influencerki lub tiktokerki, tak? Bardzo proszę, ale połowa? To co ci ludzie mają w głowach i kto ich tego nauczył? Dlaczego one, tak jak myśmy byli młodzi, myśleliśmy, jaką pracę znaleźć, jaki biznes założyć, tak? Oczywiście niektórzy zarabiają, ale połowa? Na litość boską. Polecam książki Roberta Kiyosakiego. On tam bardzo dobrze pokazuje, to jest seria Biedny ojciec, bogaty ojciec. On tam bardzo dobrze pokazuje te mechanizmy w prosty, taki przystępny sposób. Człowiek, żeby mógł funkcjonować, oczywiście są wypadki losowe i tak dalej, ale przeciętny człowiek, żeby mógł funkcjonować dobrze, utrzymywać się ze swojej pracy, musi uczyć się zarabiać. I jest jeszcze jeden haczyk. Wiele osób
myśli o tym przede wszystkim, jak oszczędzać. Mają jakąś pracę, wykonują, ale przede wszystkim myślą o oszczędzaniu, o zabezpieczeniu się na przyszłość przez oszczędzanie. Jest to ich główny cel. To jest bardzo poważna pułapka. Robert Kiyosaki o tym pisze. Ludzie, którzy oszczędzają, najczęściej nie potrafią wydawać pieniędzy, potrafią pracować, potrafią ciężko pracować i potrafią oszczędzać. Ale żeby dobrze zarządzać pieniędzmi, trzeba też umieć wydawać pieniądze. Bo jeżeli wydajecie pieniądze na różne swoje potrzeby, nie jesteście centusiami takimi krakowskimi, chociaż ja mieszkam w Krakowie, ale nie jestem krakowskim centusiem. Jeżeli nauczycie się wydawać, to nauczycie się zarabiać, ponieważ będziecie myśleli, jak zarobić na wasze potrzeby, na wasze wydatki. To jest bardzo ważne. Ludzie, którzy wydają trochę więcej, ja nie mówię o rozrzutności takiej, zadłużaniu się, tylko takim korzystaniu z owoców swojej pracy. Ludzie, którzy wydają, też najczęściej lepiej zarabiają, ponieważ chcą zaspokoić swoje potrzeby, muszą lepiej zarabiać, więc kombinują. Pamiętajcie, oszczędzanie jest pułapką. Wiecie, jak to się najczęściej kończy? Ludzie, którzy wpadają w pułapkę oszczędzania, takiego notorycznego oszczędzania, czyli takiego sknerstwa, kończą najczęściej z dużą kwotą na koncie lub gdzieś tam ukrytą w różnych rzeczach. Umierają, nic z tego nie mają, rodzina się do tego dobiera, w ciągu pół roku fajnie się bawi, bo łatwo przyszło, łatwo poszło, a wy mieliście ciężkie życie, harowaliście, nic z tego nie mieliście i koniec. Także pracujcie, nauczcie się pracować, to wtedy nawet w czasie inflacji, kryzysu sobie poradzicie, bo ktoś, kto się pracy nie boi i jest w stanie podjąć każde wyzwanie, poradzi sobie w każdej sytuacji. Powodzenia.